Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie ciuchowym. Dzisiaj haul z Bonpixa i rzeczy, które w zasadzie głównie kupiłam na wyprzedaży. W tej chwili na wyprzedaży są mniej więcej takie wiosenno-letnie ciuchy, więc ponieważ ja zaczęłam już myśleć o wyjeździe w jakieś ciepłe miejsce mniej więcej w marcu, to zaczęłam myśleć, że może właśnie na tych wyprzedażach coś ciekawego by się znalazło. Zgapiłam trochę rzeczy od Oli, więc podejrzewam, że część rzeczy mogłyście na przykład u niej widzieć, no ale trudno, mi też się one podobały i po prostu stwierdziłam, że chcę je mieć. Zanim przejdę do bluzki, ponieważ bluzkę mam w kilku kolorach, to pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to są spodnie. I to są bardzo dziwne spodnie, tylko może ja was obniżę. Tą bluzeczkę sobie zawinęłam, żeby ona nie przeszkadzała, bo ona jest troszeczkę dłuższa, nie chciałam, żeby zakrywała spodnie. I to są takie dziwne spodnie, trochę takie spódnico spodnie, które powiem wam, że ogólnie bardzo mi się spodobały. Zarówno wzór, jak i koncept, i generalnie po prostu wizualnie tak. Natomiast to nie są takie, wiecie, spodnie, które będą super turbo fajnie na nas leżały i które będą robiły coś dla naszej sylwetki. No tego typu spodnie przy sylwetkach plus size niezbyt dobrze się spisują i niezbyt dobrze wyglądają. Natomiast powiem wam, że jak jest plus 30 stopni, jest wilgotność w kosmos, to czasami mam trochę gdzieś w pompie to, jak ja w danej rzeczy wyglądam, tylko po prostu musi mi być wygodnie i muszę móc oddychać. Więc te spodnie trochę spełniają te wymagania. Jak widzicie, tutaj mamy pasek, który w zasadzie strasznie mi przeszkadza, więc ja, jeżeli zachowam sobie te spodnie, bo jeszcze powiem wam, że nie wiem, to prawdopodobnie go po prostu odpruję, ewentualnie będę go zawiązywać z tyłu. Spodnie są normalnie tutaj na gumeczkę. Ja mam je w rozmiarze 48×50 i wydawało mi się, że one kosztowały mało, że kosztowało około 35 zł do 40, ale teraz jak patrzę w swój koszyk, to pokazuje mi cena 80. Więc nie wiem, skąd u mnie jest taka rozbieżność cen w głowie. Zazwyczaj cenę dobrze pamiętam, a przynajmniej w przybliżeniu, ale tutaj niestety tak nie jest. No i te spodnie, jak widzicie, one generalnie mają taki dziwny kształt, bo to są takie ala spódnico spodnie. Czyli mamy jedną warstwę materiału oraz drugą warstwę materiału, a pod spodem mamy spodenki. Wybaczcie skarpetki, jeżeli je widać, ale jest mi po prostu zimno stąd na bosaka tutaj, więc są skarpetki. Więc to są takie spódnico spodnie. Te spodenki tutaj od spodu, powiem wam, że są świetne, dlatego że jak mamy coś zbyt luźnego w udach, to materiał obciera za bardzo o uda i po prostu u mnie no, to powoduje nieładne otarcia, bardzo bolesne otarcia i to, że nie mogę chodzić. Natomiast te spodenki, które tutaj są, halo, gdzie one są? Te spodenki, które tutaj są pod spodem, zapobiegną temu i po prostu tego nie będzie. Materiał jest taki coś a la bawełna, nie jest w ogóle rozciągliwy, on jest po prostu sztywny, natomiast w pasie po prostu mamy gumkę. Owszem, te spodnie są strasznie wygniecione, ale powiem wam, że byłam bardzo ciekawa, jak będą na mnie leżały, bo dosłownie kilka dni wcześniej Ola nagrała swój haul, w którym pokazywała właśnie też te spodnie i jej się one nie podobają. Ja powiem wam, że jeszcze nie wiem. O, tak jak mówię, ja wiem, że one nie robią cudów z moją sylwetką, wiem, że one mnie poszerzają i wyglądam w nich bardzo szeroko i prawdopodobnie moja turbodupa jest jeszcze bardziej turbo niż normalnie. Ja się tego domyślam, natomiast po prostu kiedy myślę sobie o ogromnych upałach i o tym, że trzeba coś założyć, a ja nie lubię chodzić w krótkich spodenkach, zazwyczaj chodzę w długich właśnie takich przewiewnych spodniach, no to nie wiem, to po prostu jeszcze myślę, powiem wam szczerze, nad tym. Natomiast pewnie byłabym bardziej skłonna do tych spodni, gdyby one nie kosztowały 80 zł. Bo 80 zł za spodnie, w których jest mi, powiedzmy, dobrze w upale, które będę zakładała, nie wiem, 3 razy w roku, a w których nie wyglądam dobrze, no to wiecie, wcale nie jestem po prostu taka do tego przekonana. No dobra, teraz wracając już do bluzeczki, to jest bluzeczka, którą mam w 3 kolorach, no bo mi się ona po prostu bardzo podobała. I to jest bluzka, która jest z wiskozy, ma naprawdę cudowny materiał, mięciutki, bardzo przyjemny. I można ją nosić na 2 sposoby. Można ją nosić tak, jak ja ją mam, czyli taki po prostu sobie dekolcik. Ewentualnie można ją nosić w ten sposób. W zależności od budowy waszego ciała, poczekajcie, bo to powyłaziły mi te sznurki. W zależności od budowy waszego ciała, od tego, jak wam się lepiej ta bluzka będzie układać, tak wiecie, można ją nosić ten i w ten sposób. I to jest bluzka, którą zgapiłam od Oli, ponieważ ona ma taką czarną już od dawien dawna. I ostatnio, jak Ola była u mnie, to jakby widziałam tą bluzkę z bliska i naprawdę mega mi się spodobała. I jak weszłam na Bonpixa, żeby w ogóle popatrzeć, co tam jest, to na przykład ten kolor i jeszcze jeden był na wyprzedaży za 33 zł? Coś takiego. Więc no stwierdziłam, no to ją wezmę. Chciałam wziąć we wszystkich 4 kolorach, jakie były, czyli żółty, czerwony, granatowy i czarny.
ale niestety czarny się wyprzedał, zanim zdążyli skompletować moją paczkę, chociaż w tej chwili widziałam, że jest dostępny na stronie. I powiem Wam, że ta bluzka jest naprawdę cudowna. Ja osobiście raczej jej nie będę w ten sposób nosiła, ponieważ moje ramiona są bardzo zaokrąglone i ja przy każdym ruchu ona mi i tak będzie podchodzić do góry. Dodatkowo jakby tutaj ta długość powoduje, że jak ja ją jeszcze bardziej właśnie tak obniżę, to jakby przy mojej proporcji to nie wygląda dobrze. Natomiast jak już sobie ją wezmę, że tak powiem, o tak, normalnie, w ten sposób, no to już wygląda ok i wygląda całkiem fajnie. Ten żółty kolor, powiem Wam, że pewnie będę nosić najrzadziej, od razu Wam powiem, bo do żółtego lecą wszystkie muszki, wszystkie owady i tak dalej. No żółty kolor przyciąga. Natomiast powiem Wam, że taki jest piękny, słoneczny, że naprawdę po prostu bardzo, bardzo chciałam go mieć. I nie żałuję. I naprawdę materiał jest cudowny, bo materiał jest właśnie taki mięciutki, jest też elastyczny, nie wiem czy ona ma trochę tutaj elastanu, w sumie tego nie sprawdziłam, 5%, 95% wiskoza, 5% elastanu, ale standardowo, zawsze wszystkie informacje macie tutaj, jeżeli na przykład zapomnę powiedzieć jaki mam rozmiar albo coś w tym stylu i oczywiście linki też do tych produktów na dole. Podczas gdy ja teraz to nagrywam i jak sprawdzałam w tej chwili, to te wszystkie produkty są jeszcze dostępne, tak? Więc jeżeli Wam się coś spodoba, no to jeszcze warto wyhaczyć coś na promocji, na jakichś wyprzedażach, więc zwłaszcza, że chyba teraz jest jeszcze darmowa dostawa. Wszystkie te informacje oczywiście zostawię Wam na dole, no ale powiem Wam, że byłam bardzo zadowolona, że udało mi się jakby złapać tą bluzkę i nawet się zastanawiam, czy jednak nie próbować jeszcze upolować tej czarnej, bo ta czarna też mi się podoba, ale zaraz Wam pokażę te pozostałe kolory. Więc tu macie tą samą bluzkę w kolorze czerwonym z jasnymi kwiatami. Wydaje mi się, że fajnie by wyglądała, gdyby te kwiaty były takie ciemniejsze, gdyby były ciemnogranatowe. I tak powiem Wam, że jak je zakładam, to się zastanawiam, czy w sumie mniejszy rozmiar tej bluzki nie byłby jednak dobry, bo ona, właśnie nie pokazywałam Wam jak z tyłu wygląda, ona jest dosyć luźna tutaj, naprawdę mam sporo materiału, więc no... Powiem Wam, że nie wiem w sumie, czy jednak nie dobrze by było kupić ją w mniejszym rozmiarze. No naprawdę mam sporo luzu i luz jest fajny, kiedy jest właśnie lato, kiedy jest 30, nawet wiosna, ogólnie, tak, kiedy jest ciepło i kiedy nam nic zbyt nie przylega. Dodatkowo też wtedy, wiecie, tutaj oponki są pochowane, nieważne jakby co zjemy, jak mamy dużą oponkę, więc jakby tu wszystko ładnie się i luźno układa, ale powiem Wam, że zastanawiam się, czy jednak mniejszy rozmiar nie byłby dobry. Gdyby Bonprix dosyć szybko wysyłał te paczki, to bym prawdopodobnie zamówiła, ale zostawiałabym sobie te i potem, żeby je w razie czego podmienić. Tylko boję się, że niestety Bonprix no w tej chwili ma taki natłok, zresztą już od dawien dawna, i oni dosyć długo się zbierają do tego, żeby wysłać paczkę. U mnie to zaczęła mi bywa właśnie około 2 tygodnie, więc no nie wiem, tutaj jeszcze rozważę. Naprawdę się zastanawiam, czy jednak tutaj nie byłby lepszy mniejszy rozmiar. To bardziej widać właśnie przy tych jasnych kolorach. Jeszcze mam jedną, tą ciemniejszą granatową i tutaj to już się tak bardzo nie rzuca w oczy. O, i tutaj jest ta granatowa właśnie już z takimi kwiatami. Wydaje mi się, że właśnie jakby czerwona miała takie ciemne granatowe kwiaty, wyglądałoby to ciekawie, wyglądałoby to fajnie. Ale widzicie już jakby to, że jest nadmiar materiału, już się tak bardzo nie rzuca w oczy, bo przy ciemnych kolorach po prostu... Nie wszystko jest tak dobrze widoczne, dlatego mówi się, że ciemny wyszczupla, że czarny wyszczupla, dlatego że wtedy nie widać fałdek, nie widać szerzej, głębiej, nierówności i tak dalej. Dlatego najczęściej tak się mówi, natomiast wcale nie wyglądamy szczuplej, tylko mniej się rzucają w oczy po prostu różne rzeczy. Więc no nie wiem, kurczę, powiem Wam, jednak z tym rozmiarem. Zastanawiam się, czy jednak mniejszy rozmiar nie powinien być, bo naprawdę jest sporo luzu wszędzie, jest dosyć obszerna. Wydaje mi się, że spokojnie, jeżeli na przykład nosicie rozmiar 52 na górze, to myślę, że spokojnie byście w tą bluzkę weszły. Ja górę mam mniej więcej właśnie 48-50, więc jak patrzę na rozmiary, no to branie 44 na 46 raczej tak nie bardzo, więc... No mam teraz dylemat, widzicie, póki one są w promocji, to tak się zastanawiam, czy jednak nie warto było ich wziąć. Dajcie znać, naprawdę, pomóżcie mi. No i kolejna bluzka, troszeczkę podobna, ale inna w pewnym sensie, bo tak, niby jest tutaj Hiszpanka i niby mamy tutaj ramionczka, ale możecie zobaczyć, że te ramionczka to po prostu mogę sobie normalnie na ucho zawiesić. Są strasznie długie, więc jeśli już, prawdopodobnie bym je obcięła. Natomiast... Ona jakby z defaultu ma być Hiszpanką. Nie wiem, może ją trzeba po prostu jakoś... Widzicie? O, może ją chyba trzeba jakoś w ten sposób. Natomiast ona się wcale tak nie trzyma. To ramionczko już spadło. Tu się odsunęłam, bo mam lusterko z boku. To ramionczko już spadło. Te ramionczka w ogóle generalnie nic nie dają. Natomiast no jakby u mnie to po prostu jeden ruch i już mam wszystko z powrotem na górę. Więc moje
Moja budowa tutaj ramion nie pozwala na wszystkie hiszpanki. Nie wszystkie hiszpanki się u mnie dobrze trzymają. Czasami jest tak, że właśnie zrobię jeden ruch rękoma, prowadzę samochód, cokolwiek i po prostu to mi skacze do góry. Jest chyba tylko jedna hiszpanka, która mi się dobrze trzyma. Reszta po prostu niestety nie. Natomiast nawet gdyby jakby ona się dobrze nie trzymała, to i tak myślałam nad tym, żeby ją zostawić. Ale jak ona się tak podciąga do góry, to wtedy tu zaczyna mnie ciągnąć. W ogóle nie powiedziałam nic, tak, o tej bluzce. Mam ją w rozmiarze 50, kosztuje 55 zł i wydawało mi się, że skład to jest wiskoza, albo jakaś taka krepa, albo coś w tym stylu, bo to jest taki materiał, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale to jest taki materiał ale jak skrepy, tak jak są czasami rzeczy skrepy. Natomiast jak spojrzałam na metkę, to widnieje informacja, że to jest poliester plus elastan, więc jeżeli to jest poliester, to powiem Wam, że jest całkiem przyjemny w dotyku. Bluzka jest bardzo przewiewna, bo naprawdę no czuć, że tak tędy jakby będzie nam przewiewało, bo to jest dosyć taki cienki materiał, przepuszczający powietrze, więc no, ale niestety, prawdopodobnie ona idzie do odesłania, bo po pierwsze tak, to, znaczy to mogę odpróć i nie byłoby problemu, ale przez to, że ta góra się tutaj tak podsuwa, to właśnie to się podsuwa do góry i zaczyna mnie pić pod pachą, więc niestety nie bardzo. Jeszcze pokażę Wam, jak ona z tyłu wygląda. Z tyłu jest całkiem prosta, no, normalna bluzka, bez, nie ma za bardzo co wymyślać. I szkoda, bo byłaby fajna, bardzo mi się ona podobała. Ma fajny wzór, fajny krój, fajną długość rękawa, ale tu jest na górze po prostu, no nie bardzo. Jest chyba źle po prostu zszyta, źle pomyślana. Gdzie jestem? Nawet nie mogę tego ramionczka. No po prostu generalnie. Coś tutaj nie wyszło. No i ostatnia już bluzka i to jest bluzka, którą też mam w rozmiarze 48x50. Kosztowała 38 zł, jak się trochę poczochrałam przebierając. I tutaj już właśnie materiałem jest wiskoza, chociaż powiem Wam, że w dotyku ten materiał jest bardzo podobny jak w tamtej czarnej, więc nie wiem, czy jest metka źle wszyta, czy po prostu poliester jest tak podobny w dotyku do wiskozy, że no ja nie jestem w stanie rozpoznać. Ja też zresztą nigdy nie twierdziłam, że się jakoś super turbo znam na materiałach, bo nie do końca się znam. Natomiast nam, jakby tak jak dotykam dwóch bluzek, jedną w jednej dłoni, drugą w drugiej, no to naprawdę miałam wrażenie, że to jest prawie taki sam materiał, więc no cóż. No i ta bluzka bardzo mi się podobała, ona właśnie tak fajnie leży, tutaj dobrze leży, specjalnie zostawiłam stanik pod spodem, bo ja i tak chodzę w stanikach, tylko że nie mam stanika niestety bez ramionczek, jeszcze nie trafiłam na taki, podsyłacie mi czasami różne firmy, gdzie mogę taki stanik dostać, ale spokojnie, to wszystko w swoim czasie. No i powiem Wam, że ogólnie tak o tak, w takim kadrze jest ok, natomiast ona po prostu jest na mnie za długa. Ona mogłaby uchodzić za tunikę, chociaż szczerze mówiąc to ona się kończy tuż pod pośladkami, więc ja raczej jako, nie wiem, jako sukienkę bym jej nie założyła, ale no jako tak jest po prostu za długa. Rękawy też ma za długie, tutaj widzicie, one po prostu no się kończą, więc musiałabym je jakoś tak sobie tutaj podciągać. Więc wydaje mi się, że to będzie dobra bluzka właśnie na wyższe osoby, na osoby, które mają tutaj tułów wyższy, większy, dłuższy, nie wiem, może jakby wyższy w stosunku do nóg, natomiast no u mnie po prostu to nie do końca się sprawdza, ja się źle w tym czuję, ja mam poczucie, że to jest po prostu za długie. Rozważałam, czy sobie tego nie zostawić, na przykład po prostu, żeby to było coś, co narzucę na kostium, żeby gdzieś przejść na przykład, bo wtedy jakby, wiecie, na wakacjach nie ma zbyt dużego problemu, tak jakby tutaj jest wszystko osłonięte, więc jakby jest ok, ale no nie jestem pewna, bo znowu, znaczy ona nie jest z kolei droga, tak, no bo tak jak te spodnie za 80 zł, no to powiem Wam, że za 35, tak jak miałam w głowie, że one kosztowały 35, to jeszcze byłam je skłonna zostawić, ale teraz jak właśnie zaczęłam nagrywać i spojrzałam na cenę, że one kosztowały 80, to chyba nie. Natomiast ta bluzka z kolei kosztowała 38 i no i nie wiem. I tak po prostu się zastanawiam, czy sobie ją zostawić, czy nie. Jeszcze pomyślę nad nią, też dajcie mi znać, bo jednak no mam wrażenie, że po prostu ona jest na mnie za długa. Znowu, nie wiem, czy rozmiar mniejsza może nie byłaby lepsza, bo też mam tutaj sporo materiału, nie schudłam nic, żeby nie było, że na przykład schudłam, zmieniłam rozmiar i teraz nie, po prostu cały czas noszę te same ciuchy, cały czas waga pokazuje tyle samo, więc raczej nie schudłam i zawsze brałam ciuchy w Bonprixie rozmiar 48x50, więc rzadko kiedy 44x46, czasami jak były ciuchy, które miały pojedynczą rozmiarówkę, czyli było 40, 42, 44, 46, 48 i tak dalej, no to czasami brałam rozmiar 46, jeżeli na przykład wskazywały na to komentarze, ale jeżeli jest rozmiarówka taka dzielona, czyli 44x46, a potem 48x50, to z reguły brałam 48x50 i z reguły te ciuchy były na mnie dobre, więc no powiem Wam, że jestem trochę zaskoczona, bo
znowu, no mam wrażenie, że po prostu jest na mnie ta bluzka za duża. Nie wiem, powiem Wam. Naprawdę nie wiem. No i na koniec kurtka. To jest ta sama kurtka, którą mogłyście widzieć w poprzednim haulu, tylko że w innych kolorach. Kurtka tak zwana soft shell, czyli właśnie ona jest przeciwwiatrowi i przeciwdeszczowi i tak dalej. Ten kolor był przeceniony z 240 na 170, dlatego zdecydowałam się wziąć ten kolor. I tamtą kurtkę w poprzednim haulu, zresztą podlinkuję Wam ten haul, żebyście też miały porównanie. Miałam w rozmiarze 52, tą wzięłam w rozmiarze 50 i wydaje mi się, że raczej 48 mógłby być, pewnie bym się w nim dopięła, ale mógłby być zbyt dopasowany i może nie miałabym takiej swobody ruchów, jak mam w tej kurtce. Tutaj w tej kurtce mamy tak, po pierwsze mamy takie wydłużenie, żeby na przykład, wiecie, zamknąć sobie dłoń. Ja je bardzo lubię, czasami w nich chodzę, czasami mnie denerwują, zależy od mojego humoru. W tej chwili jesteśmy, bo będzie mi po prostu łatwiej, więc też jakby wiatra nie będzie po prostu się tutaj dostawał. Kurtka ma też mnóstwo odblaskowych elementów wokół kieszonek, wokół suwaka. Wydaje mi się, że tam na stronie jest dosyć dobrze pokazane. Ma też, no, kaptur, który jest odpinany, tak więc możemy chodzić z kapturem, możemy chodzić bez kaptura, w zależności jak lubimy. No i pod spodem akurat w tamtym przypadku był miętowa podszewka, natomiast tutaj mamy podszewkę taką po prostu brudno-białą. To nie jest taki czysto biały kolor, taka po prostu brudno-biała podszewka. I to chyba tyle. Więcej kieszeni nie ma, tylko te dwie kieszenie, bo nawet od wewnątrz nie ma żadnej kieszeni. Chociaż w sumie tu jakieś takie małe kieszonki, ale to raczej wynikają one z zeszywek. Więc tak, tak się prezentuje ta kurtka. Rozmiar 50, w tej chwili przeceniona na 170 zł. Wolałabym, szczerze mówiąc, tamten kolor. Tamten kolor mi się bardziej podobał, ale wiecie, za 70 zł taniej to już mi ten kolor tak bardzo nie przeszkadza. Aha! I tutaj jeszcze tą kurtkę można też odpiąć od dołu, w zależności jak lubimy dane kurtki i tak dalej. Więc, ciepło mi już w tej kurce jest. Ja pod spodem mam bluzkę z długim rękawem. Bluzę też zakładałam, bo jak tylko ta kurtka przyszła, to na Instagramie Wam pokazywałam. I założyłam, po prostu miałam bluzkę z krótkim rękawem, założyłam bluzę i na to tą kurtkę i spokojnie się dopięłam i jeszcze miałam swobodę ruchów. Tak więc spoko luz, wydaje mi się, że właśnie ten rozmiar 50 to jest dobry dla mnie rozmiar. Linkowałam Wam ją w tamtym filmie, ale też podlinkuję tutaj, bo wiadomo, że nie każdy chce skakać po filmach, więc będziecie mogły od razu przejść do tej kurtki, jeżeli na przykład stwierdzicie, że jest fajna i że też ją chcecie. Więc to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o ten haul. Taki trochę miszmasz, bo tamte rzeczy kupione na wyprzedażach, ta rzecz kupiona w sumie też na wyprzedaży, ale ta jest bardziej na teraz. Tamte już właśnie z myślą o przyszłym sezonie wakacyjno-wiosenno-wyjazdowym ciepłym, tak? Chociaż, no tak jak mówiłam, nie wiem, czy mówiłam. Nie pamiętam, czy mówiłam. W każdym razie czekam też jeszcze na jedno zamówienie z chińskiego sklepu ze swetrami. Widziałam już kilka filmów na polskim YouTubie, dziewczyny podostawały i były bardzo zadowolone. Ja również zamówiłam sobie kilka sweterków, więc mam nadzieję, że też będą fajne i wtedy będę mogła... No, będą te sweterki na teraz, tylko że to idzie i dojść do mnie nie może, więc zobaczymy, jak długo na to będę musiała poczekać. Okej, słuchajcie, to tyle w takim razie, jeśli chodzi o ten haul. Dajcie znać, co z tymi bluzkami, czy ja mam coś z oczami, czy może naprawdę powinnam zamówić mniejsze, tylko wiecie, jak mam kliknąć w rozmiar 44 na 46, to tak sobie myślę, ty, nie bądź kobieto głupia, wcale nie jesteś aż taka chuda, tak? Nosisz rozmiar 48 na 50, to bierz 48 na 50. I ja wiem, że z kolei Bonflix jest niemiecki i często się mówi, że powinno się brać rozmiary mniejsze, muszę zdjąć tą kurtkę, bo mi za gorąco, że często bierzecie rozmiary mniejsze, to jednak u mnie to się właśnie nie zawsze sprawdzało, tak jak Wam wspominałam. Najczęściej brałam swój rozmiar i to było dobre, więc no nie wiem. Nie wiem, po prostu nie jestem pewna, nie wiem za bardzo co zrobić, więc dajcie znać. Czekam na Wasze komentarze, zostawiam Wam linki na dole, żebyście też mogły jeszcze oblukać sobie te rzeczy. I do następnego razu. Na razie, pa, pa.